Chorzowskim Centrum Kultury wystawiono spektakl Opery Śląskiej pod tytułem Napój Miłosny w reżyserii Karoliny Sofulak. Odgrywam rolę Nemorina. Jest to w zasadzie prosty wiejski chłopak, ale inteligentny, no i szaleńczo zakochany w Adinie, która niestety nie do końca przyjmuje zaloty Nemorina i na każdym kroku go troszeczkę tak odsuwa od siebie, więc on już zrozpaczony, że już zrobił wszystko, żeby rzeczywiście tą Adinę uwieść, po prostu spotyka przypadkowo Dulcamare. To jest taki ktoś, kto przyjeżdża na wieś, jest tak zwanym albo doktorem, albo takim szamanem, jak to kiedyś tacy po wsi gdzieś tam jeździli, i sprzedaje specjalny taki właśnie eliksir miłości. Oczywiście to jest w sumie umowne tylko, bo tak naprawdę to jest zwykłe wino Bordeaux, ale to jest taki troszkę czaruś, więc próbuje właśnie wszystkim takie coś sprzedać, mówiąc, że oczywiście tenże eliksir miłości, po prostu kiedy go się zażyje, to w tym momencie z najbliższego otoczenia dziewczyny, kobiety będą same przychodzić i będzie on przyciągał do siebie. No i oczywiście tak też sobie myśli, że jeżeli rzeczywiście zdobędzie to chociaż jedną butelkę tego napoju, to uda mu się rzeczywiście tą Adinę zdobyć. Na ostateczną formę spektaklu znaczący wpływ miała twórczość Wesa Andersona, a szczególnie film Grand Budapest Hotel. W moim przekonaniu to jest jakiś element groteski, który przeniósł się do sztuki Napój Miłosny, który w tym filmie jest obecny, w naszym przedstawieniu również. Ja go bardzo lubię, on jest delikatnie przerysowany. Dla mnie reżyserka Karolina Sofulak zrobiła naprawdę świetną robotę i staram się nic w tym nie zmienić, co ustaliliśmy razem. Najbardziej chyba to jest odzwierciedlone w inspiracji, w scenografii, w kostiumach naszych, ale generalnie wszystkie nasze działania, nasze postaci są dokładnie takie same jak w oryginalnym spektaklu Napój Miłosny, więc to jest po prostu przełożone kalką delikatnie na wystrój, na kostiumy. Trzyma się to we wszystkich ramach takich jak treść, jak to, co zamierzał autor, miał na myśli, i rzeczywiście postacie są te same. I no, powiem szczerze, że osobiście podoba mi się ten spektakl i bardzo lubię w nim grać i śpiewać.